O, dobrze, że jesteś, bo właśnie zaczynamy lekcję. Dziś nauczymy się rozpoznawać punkty symetryczne w układzie współrzędnych. Punkty w układzie współrzędnych są symetryczne do innych punktów zarówno względem osi x, jak i osi y. Punkt symetryczny do danego punktu względem osi x to punkt po przeciwnej stronie osi x, równo od niej oddalony i jednocześnie znajdujący się w jednej pionowej linii z tym punktem. Punkty symetryczne do siebie względem osi x mają tę samą współrzędną x i przeciwną współrzędną y. Na przykład mamy punkt A o współrzędnych minus 5 i 3. A prim, czyli punkt symetryczny do punktu A względem osi x ma współrzędne minus 5 i minus 3. Inny przykład. Mamy punkt B o współrzędnych 2 i minus 4. B prim ma współrzędne 2 i 4. Natomiast punkt symetryczny do danego punktu względem osi y to punkt po przeciwnej stronie osi y, równo od niej oddalony i jednocześnie znajdujący się w jednej poziomej linii z tym punktem. Punkty symetryczne do siebie względem osi y mają przeciwną współrzędną x i tę samą współrzędną y. Na przykład punkt C ma współrzędne minus 4 i 3. Punkt symetryczny do punktu C względem osi y ma współrzędne 4 i 3. Jeszcze jeden przykład. Współrzędne punktu D to 5 i minus 1. Współrzędne punktu D prim to minus 5 i minus 1. Pamiętaj, punkty symetryczne do siebie względem osi x mają tę samą współrzędną x i przeciwną współrzędną y. Punkty symetryczne do siebie względem osi y mają przeciwną współrzędną x i tę samą współrzędną y. Podaj teraz współrzędne punktu symetrycznego do punktu E względem osi x i współrzędne punktu symetrycznego do punktu F względem osi y. A teraz sprawdź, czy umiesz, grając na matmak.pl.